Ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawymi i zaskakującymi interpretacjami dwóch fragmentów Ewangelii. Króciutko Państwu przedstawię. Otóż Ewangelia o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. Ktoś powiedział, że ten marnotrawny syn to jest Jezus, który wziął od ojca całe bogactwo, stąpił na ziemię i je zaczął trwonić. Tu grzesznikowi dał, tu prostytutce dał, tu jakiemuś celnikowi dał, tu pouzdrawia już wszystkich, nie pytał, czy zasługujesz, czy nie zasługujesz. To jest piękne porównanie. Chrystus, który trwoni majątek ojca i roztrwonił go w 3 lata i na krzyżu jest już nic nie warty dla tych, którzy krzyczą. Już ludzie nie przychodzą do Chrystusa po coś. Dla nich on jest nędzarzem, skazańcem. Chrystus wprawdzie jeszcze ma skarby, bo jeszcze łotrowi daje życie wieczne, ale gdyby Chrystus nie trwonił, gdyby nie uzdrawiał w szabat, bo pytali go, jak możesz uzdrawiać w szabat? Jak możesz odpuszczać grzechy? Gdyby Chrystus był oszczędniejszy, gdyby prostytutkom nie przebaczał, gdyby nie uzdrawiał w szabat właśnie, gdyby tak hojnie wszystkim nie dawał, to by Żydzi mu dali spokój i żyłby sobie długo i szczęśliwie. A on przez to, że zaczął tak, mówię to prowokująco, trwonić miłość, został ogołocony ze wszystkiego i przybity do krzyża. Chrystus, który trwoni i wraca do nieba nagi, skóra z niego niemalże zdarta przez biczowanie, szaleństwo Bożej miłości. I drugi, może jeszcze bardziej szokująca interpretacja innej przypowieści Chrystusa, o tym sprytnym, nieuczciwym rządcy, którego Pan zdjął z urzędu. On się zorientował, że traci źródło utrzymania i chcąc sobie zaskarbić przyjaciół, zaczął wołać dłużników i mówić, ile jesteś winny? 100 beczek oliwy. Siadaj, pisz 50. Ile ty jesteś? 80. Siadaj, pisz 30. Otóż ktoś też powiedział, że Chrystus został zdjęty z urzędu, to znaczy przybity do krzyża. Został zdjęty z urzędu i w tajemniczej prawdzie, że nawet jako człowiek przeżył na Golgocie absolutne osamotnienie, nawet wpadł w jakąś noc ciemną, duchową, bo musiał doświadczyć cierpień, wszystkich cierpień, jakie doznają ludzie na ziemi, a więc i to samotności przed Bogiem też musiał doświadczyć. I zaczął na krzyżu jakby właśnie zachowywać się jak ten zdjęty z urzędu, nieuczciwy rządca. Wołał ludzi i pytał, dużo masz grzechów? Mnóstwo. Siadaj, pisz, 0. A ty, łotrze dobry, ile masz grzechów? Źle żyłem. Łot przyznaje na krzyżu. Myśmy źle żyli. Będziesz w raju. Siadaj, 0. Chrystus nam wszystkim, przepraszam, też prowokująco powiedziane, sfałszował papiery na krzyżu. I wszystkie nasze długi przed Bogiem zlikwidował. Po co? Żeby mieć w nas przyjaciół. Żebyśmy teraz go przyjmowali. Że kiedy teraz Chrystus stanie w progu mojego serca, to powie, pamiętasz, co ja dla ciebie kiedyś zrobiłem? Wyrównałem zrównałem wszystkie twoje długi, wszystkie twoje winy. Nie przyjmiesz mnie? Za to mamy kochać Jezusa. Nie za to, że mądrze mówi, ale za to, że jest taki, jaki jest.